Siemaneczko wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Assassin's Creed 3 u mnie na kanale. I no cóż, wypadałoby w końcu ruszyć fabułę tej gry, prawda? Bo ostatnio, no cóż, zboczyliśmy we wszystkie możliwe strony poza stroną fabularną. I tutaj w sumie wykorzystamy sobie to, że mamy niedaleko wyzwolony fort, który wspólnie odbiliśmy w tam chyba dwa odcinki czy trzy odcinki temu. I stąd ruszymy sobie do George'a Washingtona, który no tutaj potrzebuje naszej asysty. A przy okazji może doprowadzić nas do kolejnych templariuszy, bo no cóż, została nam już tylko trójka wrogów do pokonania. Większość już poległa. Okej. Coś... What the fuck? A no tak, jakby w ogóle nie wiem, z jakiegoś powodu jest tutaj randomowy czerwony kubrak, nie? To spoko, no okej. Na przykład Connor nie może tutaj przeskoczyć, nie? Bo ściany fortów mają być nie do przekroczenia. Ach, ta gra jest po prostu taka piękna momentami. Te cudowne absurdy, które się tutaj dzieją. No nic, whatever. Gdzie mój koń? W ogóle miałem jeszcze asasynów wysłać, o tym zapomniałem. Zrobimy to w sumie. Nie ma opierdzielania się moi, nie wiem, uczniowie, koledzy, kim... Cokolwiek wy tam dla mnie w sumie jesteście. Stefan, no Stefan sam nie da rady. Niech ci Duncan pomoże. A ty, a jest tu, a tutaj jest jeszcze jednogwiazdkowa, dobra. Boom. 50 na 50. Nie, żebym czymkolwiek ryzykował, hehehe. Tak, będę to wypominał, bo to jest kurwa daj. Daj, uważam to za głupie. No mam nadzieję, że tędy w jakiś magiczny sposób dojedziemy do markeru na mapie, to było spoko. O, to konwój, mam go w dupie. Co ty kuźwa nie powiesz gro, że konwój odjeżdża, bo nie mam zamiaru go kuźwa atakować. Teraz oczywiście, tak, tak, wiadomo, gra będzie mi spełnić konwoje, nie? Ale kiedy chciałem zrobić trofeum za przejęcie konwoju, no to kuźwa już nie było tak lekko. Dobra, czas zanurzy nasze asasyńskie galoty we wodzie, w tej lodowatej kuźwa wodzie, która po prostu... O Jezu, a Jezu, a... Aż mnie ciary przeszły na samą myśl o tym, że miałbym skoczyć do takiej wody. Ale co to tam dla Connora? I no cóż, mamy tutaj obozowisko Washingtona. Nie da fajnie przeskoczyć. Patrz na mój parkour, patrz na moje ruchy. Jezu Chryste, kuźwa. Jureczku, czemu jesteś tak daleko? Czemu jesteś tak głęboko w obozowisku? No, w końcu. O, piesio, hejo. No kto jest pieskiem? Kto jest pieskiem? Nie mogę cię poczochrać, ale bieda. Normalnie mogę czochrać psy w tej grze. A Washington stoi i epicko, kuźwa, powiewa mu płaszcz. Po prostu idealny shot na, nie wiem, na okładkę gry czy coś takiego, po prostu. O. Myślę, aby Connor się prosto obrócił. So epic. No dobra. Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. No way. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime?
He was caught sending letters to the loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Bo robię to przez połowę mojego życia. Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Wiesz dokładnie, gdzie może coś się dziać, ale nie wyślesz tam swoich jednostek, wyślesz tam mnie. I tak z Washingtonem również możemy sobie pogadać. Mam tutaj parę rozmówek dla nas. Commander, I have failed them, Connor. Only look around to know my words are true. This revolution once seemed a righteous thing. Our cause pure and just. We asked only for what all people deserve. Liberty, equality, and respect. America! The Empire should have embraced us. Instead, they pushed for war. A war, it seems, they are now destined to win. I dared to dream of better things. Behold what it has wrought. Such dark thoughts will cripple a man. But only if he lets them. Look again. Out there stand men and women determined to be free. Such a struggle is rarely easy and never without sacrifice. I've often asked myself a thousand times if I would not be happier back amongst my people, living a quieter, simpler life. Coś nam się generalnie usta z dźwiękiem rozjechały. If I abandon my cause, if you abandon yours, Commander, who would take our places? And what would become of the people who rely upon us? It isn't right that they should suffer when I do not. If the ground must be their mattress, so too will it be mine. And what about the storm? If I can't take a stand against the snow, then there really is no hope for us. Tak, generalnie tutaj Good Guy Jerzy wydaje się być naprawdę spoko gościem. Ale no cóż. What news do you bring me? No news, Commander. I was merely curious how your assistants were faring. Without them, we would be lost. It's as simple as that. With Lafayette drilling our men, it's possible our next engagement will not be one-sided. Have you had the opportunity to meet Casimir Pulaski? I have not. Unfortunate. He's another of these soldiers we've hired from overseas. A Polish man capable of fighting on horseback, the likes of which I have never seen. I intend to name him commander of the horse, and when spring comes and the battles resume, the regulars will fear the charge of his patriot cavalry. I look forward to that day, Commander. As do I, Connor. As do I. Czy tylko ja zawsze lubię, jak osoby z zagranicy starają się wymówić poprawnie polskie imiona i nazwiska? Zwłaszcza tak obciążony naszym polskim językiem jak Kazimierz. Z gościowi podkładającemu głos z Washingtona poszło naprawdę nieźle. Czy ja mogę wejść w interakcję z psem? Czekajcie, what the fuck? Co mi tutaj ta gra pokazuje? Okej, nie mam pojęcia, co mi tutaj... O, dostaliśmy ten, o panu Kazimierzu, notkę nawet do Animusa. Tak, żeby nie było... No, Tadeusz Kościuszko, proszę bardzo, kuźwa, jak szaleć, to szaleć. Tak, żeby nie było, jest chyba wyzwanie w grze, które wymaga obgadania wszystkich tematów z Washingtonem. I to jest dosyć ciężka sprawa. Ponieważ z Washingtonem to nie jest tak, że on się będzie tutaj kręcił na zawsze. Oj nie, musimy potem... Jeśli chcemy wygrać wszystkie tematy, musimy powczytywać specyficzne misje, bo on ma zawsze coś innego do powiedzenia. No i dobra, czas zobaczyć te całe... Przyjrzeć się tej sprawie skradzionych zapasów. Słyszę gdzieś piórko. O, tam jest. To jest fajne, bo jak spojrzymy na coś wzrokiem orła, zaznaczam się to na mapie. To jest całkiem spoko. A, utknąłem!
kuniu. Głupie zwierzę. Okej, okay. No i proszę bardzo. Ciągle miałbym szukać generalnie zapasów w kościółku, jest poza moją, jest poza moim rozumowaniem, ale okej. Okay. Niech tak będzie. Holy shit, to Hayfem. Father. Connor. Any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. Oh, proszę bardzo. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. No właśnie. But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Legendarny dowódca, tak, o nim mowa. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. And what do you propose? A truce. Perhaps... Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. Tak, i tutaj zaczynamy coś na zasadzie fabularno-kontaktowego złota tej gry. Mianowicie misje, kiedy Hayfem i Connor współpracują ramię w ramię, to jest ich interakcje, ich rozmowy, ich sprzeczne poglądy, które mimo tego, że są sprzeczne, to na dobrą sprawę są względnie podobne. Mimo tego, iż obydwaj panowie tutaj pragną, twierdzą zawsze czegoś innego. Ale naprawdę, tak, tutaj ta gra błyszczy. Sudrom, nie mam pojęcia, czemu Hayfem tak się chwali, że byłby bez problemu w stanie zabić Connora, tak... Connor naprawdę porobił już dużo podczas swojej pracy asasyna, no i sądzę, że mógłby porobić jeszcze więcej. Are you Ben Church's man? Holy shit. Well played. No come on, to było piękne. Chodź tu, kuźwa, chodź tu. Mam cię! It was not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a cab just north of here. Gościu jak się przewrócił, prawdopodobnie zgubił jądra po drodze. No kuźwa! Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. Ach, to jest typowa... Typowa tutaj interakcja między ojcem a synem, po prostu. Ej, tato, co robisz? Nie twoja sprawa. Oh, story of my life.
O Jezu, śnieg, Jezu, śnieg w butach tak bardzo. Nie chowaj się w wozie siana podczas podążania za konwojem. Okej. Okay. W sensie nie mogę iść z najłatwiejszą ścieżką po prostu, tak? No, a! O, super! Tutaj szedł randomowy strażnik. Myślałem, że nie wiem. Strażnicy pójdą, no nie wiem, przy wozie na przykład. Good guess, nie? Jeszcze raz muszę tam dobiegać, naprawdę. To irytujące. Czy ja mogę się ładnie tutaj schować? Nie mam pojęcia, którędy mam tam iść, żeby było generalnie dobrze, nie? Skoro... Dalej, dalej! Biegaj, Connor! Szybko, 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 szybko! Mam rozmowa, przepada! Chłopie! A, Jezu! Czemu zawsze jestem o kawałek za daleko? No, kuźwa! I tu nie przejdę. I tu, kuźwa... Jezu Chryste, nie no. To jest jakaś porażka. I widzicie, to jest takie... Okej, okay. Udało mi się najwidoczniej. W jakiś sposób. Nie podsłuchałem ani kawałka z rozmowy, ale no, nieistotne. I gra i tak wrzuciła mnie do... Okej. Okay. Gościu się chyba zbugował. Halo? A dobra, to jest jakiś tam cywil. A no tak, ja muszę śledzić. Dobra, dobra, dobra. Dobra, gadają coś. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge. That's right. You sure about this? It's not my business to be sure or not sure. I just do as Church asks. If you're so concerned, take it up with him. No kuźwa. To zwłoki. Shit. Any witnesses will come forth now. Zignorowali to, okej, okay, no fajnie. Okej, okay, czyli Nowy Jork, tak? Kto by podejrzewał? Drugie miasto w grze. Dalej! Przestańcie, kuźwa... Ruszcie się gdziekolwiek, panowie! No. Cokolwiek! Cokolwiek, Connor, naprawdę! Cokolwiek. Okej. Okay. Bo cel się zaliczył, nie wiem czy to widzieliście, nie? Bo... Co to miało być? Czemu on się wspiął na cholerną tom? Come on, na cholerną skrzynkę. To totalnie... Nacisnąłem kwadrat, przycisk odpowiedzialny za zabijanie. Ktoś tu kuźwa. Chodź tu, kuźwa. Chodź tu, kuźwa. Jezu Chryste, kuźwa, ci strażnicy. Człowiek na nich gwiżdże, kuźwa. Krzyczy do nich prawie, że nie podejdą do człowieka, bo po co, nie?
Gówniane AI. Chopse biegnie, kuźwa. Fajnie. One more time. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge. Fajnie! Super! Zajebiście! Fajnie! Czemu nie stealth kill? Czemu wyjechałeś mu skopa kuźwa w plecy? Czemu, Connor? Dlaczego robisz rzeczy, których nie powinieneś robić? Co jest z tą mnie tak? I czemu nie mogę zagwizdać kuźwa teraz? Czemu muszę wyjść z cholernego wozu? To jest głupie! I teraz duszę kółko i Connor nie gwizdże. No to głupie. O no, dop. Chodź tu, kuźwa, chodź tu. Generalnie totalnie zapomniałem o czymś takim jak łuk na przykład w tej grze, nie? Ciekawe, dlaczego o tym zapomniałem. Dlatego, że jest skrajnie nieprzydatny. Probably yes. Zwracam za dużą uwagę. Tak, zwracam za dużą uwagę, no. Może gdyby, no nie wiem, gra nie kazała mi zabijać trzech strażników w obozie, których mógłbym z łatwością ominąć, może, no nie wiem. Może to by nie zwróciło żadnej uwagi. Uwielbiam tą grę, totalnie ją uwielbiam. Kuźwa, mistrzostwo, totalne po prostu. Sprzeczność celów głównych z celami pobocznymi jest tak cudowna. Jezu Chryste, jak oni to ogarnęli, żeby to było wszystko takie sprzeczne do siebie. Gdzie jest kuźwa mój łuk? Something new tonight. A raid. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Jak mnie wykryli? Jak? Po prostu, no. Jezu Chryste, co jest kurwa nie tak z tą grą? Naprawdę. Człowiek chce zrobić to takie fajne, zagrajmy, żeby wiecie, pokazać jak wykonać te wszystkie cele i tak dalej. Chcę wykorzystać to, co ta gra oferuje, ale ta gra, no nie mogę. No w sumie, a na przykład poszedł tędy? Ciekawe, czy mogę, czekajcie. Boss wants us to try something new tonight. A raid. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge. I oczywiście idą ci goście, którzy są dalej ode mnie. Nie gościu, który jest tuż kuźwa koło mojej kryjówki. Nie. Idzie gościu, który jest hektar ode mnie. Bo czemu by kuźwa nie? No szukajcie se, frajerzy. Cokolwiek. Like what fucking ever. Gdzie oni kurwa idą w ogóle? Co się dzieje ze skryptami tej gry? No tak, szukają mnie. No, nie mam pojęcia dlaczego, ale szukają. Okej, dobra, strażnicy zabici. Nie wiem, koledzy, będziecie może gadać, czyli to co powinniście w sumie robić? Gdzie wy kurwa idziecie? Macie być w tym obozie. Co się do cholery dzieje z tą grą? What the fuck, gro? Co się kurwa dzieje? Come on! Jak gra może być tak cholernie popsuta?
I czemu nikt tego nie spaczował do cholery? Przy pierwszym zagrajmy też miałem milion problemów ze wszystkim, ale od tego zagrajmy minęły, nie wiem, 2 lata, więc... No nie wiem, patche, Ubisoft, what the fuck? I ten gościu, on to ignoruje, on ignoruje to gwizdanie, które powinno być przyciąganiem przeciwnika, nie? Totalnie, bo jest tak zajęty swoimi, kurwa, skrzynkami po prostu. No super, wróćcie teraz, kurwa, tam, bo tam was jeszcze, kurwa, nie było. Jasne. Dalej, no podnieś go, Connor. Dobra, teraz nie mogę go podnieść, tak? Tego ciała nie mogę na przykład podnieść i schować go w krzaki, nie? Mimo tego, że mam dość czasu, ale nie, bo po co? Dobra, teoretycznie to mamy. O Jezu, jesteście coś absurdalnie głupiego. Czekamy na to, prawda? Okej. Okay. Widzicie? Coś, co powinienem zrobić w 1,5 minuty max, ale nie. He was creeping around the camp all suspicious like. Must be a Yank spy. Ah, he's something else. Something special. Isn't that right, Haytham? Church told me all about you. And you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Kuźwa, nawet Haytham wiedział, że Connor ukrywa się w krzakach. Ale nie, wrogowie nie. Czy ja muszę go ratować? No dobra. Hej ty, dupku, łap. No. Czemu się... Dobra. O, i teraz muszę wybić cały obóz, cudownie. Super. You mean to just leave now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Tak, teraz właśnie jest czas na sprzeczkę ojciec-syn, prawda? Ach, nigdy nie mogę cię ogarnąć, żeby tych nie atakować. Nie ma opcji. Auć. O! Double kill! Okej, that was fun. No, dobra, powiedzmy. Tak bym się nie rozpędzał z tą zabawą, ale no. Okej, czyli Nowy Jork, New York City. Dobra. No to na kuń i lecimy, nie? Tak, i tak się składa, UPKA, że szczęście czy nieszczęście, jestem posiadaczem DLC do tej gry. Dostałem je za darmo do wersji, do jakiejś tam dziwnej wersji, którą kupiłem. Jest to... nie mam pojęcia, jak się to DLC nazywa. Zapomniałem. Aczkolwiek on do rozegrania w Nowym Jorku. I tym DLC się chyba niedługo zajmiemy. Czy ja jestem daleko od Nowego Jorku? Jestem hektar od Nowego Jorku. Dobra, tak więc... 30 minut. No dobra, wiem co jeszcze zrobimy. Zahaczymy sobie o ludzi z pogranicza, może będą... Tak, zahaczymy sobie o ludzi z pogranicza, bo Anusz mają jakąś fajną... Znaczy, mają na pewno jakąś misję. I może nawet będzie ona blisko. Teraz nie ma już zbytnio czasu, żeby rozgrywać kolejną misję fabularną.
po uroczej zabawie z błędami. I tak wiem, mógłbym tam to wszystko powycinać, ale wiecie, przez oglądanie zagrajmy mamy sobie wyrobić opinię o grze, tak więc zostawię to, zostawię po prostu to ku przestrodze, nie? Żeby nie było, żeby było o czym gadać później i się czego pośmiać, po prostu. No dobra, co tym razem, przyjaciele? Nawiedzona latarnia morska. Brzmi jak idealne zadanie dla detektywa Connora. Game was scarce in the area, and my belly needed filling, so I broke for the coast and some crab or lobster from the tide pools. That's when I saw it. A lighthouse said to have been abandoned years ago, but there it was, fires a-burning. Then the sound happened. A moaning in the wind. My heart crept up my throat so high I could taste it. Just then, a 10-point buck startled, and I took after it. Got the buck. Never went back to that lighthouse. Spirits in there, I wager, and I'd challenge any man to set foot inside. Brzmi jak zadanie godne asesyna. Dobra, co mamy do roboty? Gdzie jest ta tajemnicza latarnia morska? Niech zgadnę. Daleko. Czekaj, co kuźwa, gdzie? Searching, jestem kuźwa ślepy, czy po prostu ślepy? Okej. Okay. Tu nic nie... Czy ja muszę odsłonić mapę, żeby mi się to pokazało? Powiedzcie, że nie. Powiedzcie, kuźwa, że nie muszę. Skrzynki, fort. Skarb. Czekajcie. Zlokalizuj ducha nieopodal latarni morskiej. Ewentualnie może nie mogę zrobić tego, kiedy jest zima. To też jest taka opcja. I obstawiam, że właśnie o to chodzi. A nie, dobra, jest tu. Okej, okay, dobra, to wiecie co? Zaszalejmy, kuźwa. Ludzie z pogranicza w tym odcinku. Right here, right now, żeby nie było, że zrobiliśmy jednego questa i na tym zakończymy, bo... Bo gra była, kuźwa, dziwnie, po prostu, nie wiem, zajebana w własnym systemie. I teraz nie piszcie mi tutaj, że o, gdybyś zrobił to tak jak gra planowała, to poszłoby za pierwszym razem, ale wiecie, ta gra nie powiedziała mi, nie wiem, zrób to w odpowiednim momencie, w tym konkretnym momencie zabij tych strażników. Nie, powiedziała niezauważenie zabij strażników, a to, że nie wiem, goście, których miałem śledził, w ogóle zaczęli łazić po jakimś, nie wiem, po dziwnych terenach, czy nie wiem, telepatycznie orientowali się, że ich kumple nie żyją. No to kuźwa sorry, nie? Od czegoś takiego w grach normalnie istnieje coś takiego jak skrypty. Używa się ich, żeby tego typu sytuacje miejsca nie miały. O, to są krowy i one są spoko. Hej, krowo. Hej, krowo, ej. Czemu nie możecie poklepać? Przestań chodzić. Nie! Shit. Krowa nie zostanie poklepana, goddammit. Dobra, do czego zmierzałem, bo tutaj rozproszyłem się obecnością krowy. Do tego, że... No cóż, jeśli gra chce, żeby robić coś konkretnego... Tak, generalnie nie miałem zabijać żadnych konkretnych strażników, tylko trzech obojętnie których. A że akurat tych miała trasa patrolowa ziomków, których miałem śledzić, to obstawiam, że chodziło, że gra zakładała, że właśnie mam zarąbać tych konkretnych strażników. Nie wskazywała mi których, ale wiecie... naprowadzała na to. Więc no tutaj można było to zrobić lepiej. I to jest w ogóle śmieszne, ponieważ wiecie właśnie, tylko Assassin's Creed 3 ma te konkretne problemy ze skryptami. Potem jest już naprawdę w czwórce, okej, było parę dziwnych sytuacji, aczkolwiek nigdy nie trafiłem na coś tak irytującego, co musiałem powtarzać po x-naście razy. Tylko dlatego, że, nie wiem, goście odwracali mi się w ostatniej sekundzie, widząc moje poczynania, których widzieć nie powinni. Więc, no cóż, najwidoczniej można. Kuźwa, o, teraz przeskoczył, okej, spoko. Dzięki, koniku. Ta,
Tak, korzystajmy z tego, że jest zima i zwiedzajmy wszystko, ponieważ zimą wszystko wygląda lepiej. A, Jezu, co się kuźwa dzieje? Gdzie ja utknąłem? No co to ma być? Skakaj! Skakaj, kuniu! No. Oh my fucking god, po prostu. Jezu Chryste. Dalej, o. Tak, żeby nie było, ta latarnia morska jest również punktem synchronizacji, tak więc idealnie się składa. O, i już widzimy nasz obiekt do przeszukania. Generalnie, czemu tak bardzo naciskam na zrobienie większości tych rzeczy na ekranie, a nie na przykład, nie wiem, odpuszczam sobie, żeby po prostu polecić serię, którą, nie wiem, zapewne się domyślacie, że jakoś super optymistycznie nastawiony do tej gry nie jestem. Nie jestem jakoś super zmotywowany do nagrywania tej gry. Ale dlaczego chcę tak czy siak właśnie... Okej. Okay. Okej, przerwali sobie. Tak, dlaczego mi na tym zależy? Ponieważ moje pierwsze podejście do tej gry, moja pierwsza seria z gry Assassin's Creed 3, z trójki oczywiście, jeśli zbierało jakiekolwiek powszechne opinie, lepsze opinie, to z tego powodu, że rzekomo było to jedne z pełniejszych zagrajmy z tej gry na polskim YouTubie, ponieważ faktycznie pokazywałem, jak... o, jest cały duch. Jak werbować asasynów, pokazywałem odbijanie fortów, pokazywałem zagadki. Było tego trochę. Więc to się ludziom podobało, tak, definitywnie. O, i zagadka kuźwa rozwiązana. Ktoś sobie po prostu postawił sztucznego ducha, najwidoczniej broniąc swojego terenu i tyle. Jakieś tam znajdźki i tak dalej, pokazywałem to wszystko. I teraz chcę, przynajmniej w tej nowej serii, która ma być teoretycznie lepsza od tej pierwszej, chociaż wiecie, to Assassin's Creed 3 nie ma co za dużo wymagać. Chciałbym, żeby no przynajmniej tym dorównywała tamtej właśnie seria. Może nawet, żeby była minimalnie lepsza, bo teraz wiem co i jak mniej więcej gdzie czego szukać. Wtedy działałem na omacku po prostu. Wiem, że zmarnowałem mnóstwo odcinków na bieganie po mieście i nie robienie absolutnie niczego, bo nie wiedziałem gdzie się co znajduje, a tutaj... No cóż, jestem już bogatszy o tą wiedzę. Super, schemat na piwo zdobyłem, ale super, kuźwa, o tym zawsze marzyłem. Dobra, i teraz czy nie mamy tutaj od razu kolejnych ludzi z pogranicza? Tak jest, lecimy. I żeby nie było, to chyba będzie ostatnia misja od ludzi z pogranicza. Tak więc wykonamy sobie ją w tym odcinku. I to jest generalnie, to jest misja, gdzie coś bardzo fajnie obróci się przeciwko nam. To jest coś, co faktycznie, jak grałem pierwszy raz w Assassin's Creed 3, to byłem minimalnie przerażony, ale również uśmiechnąłem się w duchu, jak fajnie twórcy to wymyślili. I mamy... Czy to jest ta misja? Tak, jeździec bez głowy. I've never seen him myself, but I've heard the stories from here to Kentucky. A German mercenary, Hessians, what they call him, was fighting a battle when a cannonball took his head clean off. His whole battalion was routed, and they lost the encounter. But the lad didn't die. He's been wandering the bush on horseback around the battlefield ever since, searching for his head. Chasing innocents when he sees them, taking their domes for his own. He wears a pumpkin for a head now, until he finds what he's looking for. Like I said, I haven't seen him, but I have seen the bodies he leaves lying about, headless and grotesque. God rest their souls. Okej. Poszukałem wskazówek, zaraz oby nie było to za daleko. Naprawdę chciałem to ładnie wszystko. Okej, okay, to jest tutaj. Znaczy, ja mogę gdzieś się tutaj tepnąć. Dobra, stąd będzie w miarę blisko. Nie chce mi się pokonywać całej tej trasy konno. Nie jest to żadna przyjemność. Dobra. I lecimy. Mniej więcej pamiętam, w którą stronę to było, więc nie muszę odpalać tej mapy. To jest fort w ogóle, nie? Nie mam zamiaru go kuźwa odbijać, sorry. Naprawdę. Zwłaszcza, że tutaj mam punkt teleportacji do Nowego Jorku, tak więc... nie będę potrzebował tutaj quick travela, naprawdę.
Okej, tutaj mam tą mieścinkę i o, ja się nie mylę. Wskazówki znajdziemy tutaj. Kuźwa. Dobra, wybijemy ich, co wy na to? Przyda się tyle akcji w tym odcinku. Hej, lamusy. Czekajcie, wymienimy sobie. Dawno nie korzystaliśmy z tomahawka, prawda? To było świetne. Gin, kilciarzu. Boom, double kill. No, wasz kapitan byłby z was dumny. Tak spierdolić taki strzał. O ty gnoju. Hop, mam cię. Okej, zmacajmy sobie trupy. To jest zawsze fajne. Można pouzupełniać łatwo zapasy. Czy broń przeładowana? Tak, broń przeładowana. Dwa strzały. Z jakiegoś powodu ci żołnierze niekiedy mają na przykład przed sobie linki, których my używamy. Nie pytajcie dlaczego. Albo, nie wiem, truciznę. Też się kuźwa zdarza. No i chyba jednak nie znajdę tego bez podpowiedzi mapy. A nie, dobra, jestem tuż koło tego, okej. Idealnie. Okej, a może jednak nie jestem blisko tego? A, po drugiej stronie mostu, okej. Podbiegnijmy sobie z buta. Okej, i szukamy wskazówek. Zwłoki. Bez... Nie, tak? Nie mają głowy, mają worek, bo nikomu się nie chciał modelu usuwać pewnie. I tak on istnieje. I to jest ostatnia misja ludzi z pogranicza. Tak. Jeździec bez głowy faktycznie istnieje. W przeciwieństwie do poprzednich... poprzednich zagadek, tutaj faktycznie mamy żywą legendę. I tak, tutaj mamy, animus jest wypisane, że o, jeździe bez głowy, wydaje się, że naprawdę istnieje, bo Connor był świadkiem, świadkiem jego osoby po prostu, zauważył go po prostu wśród ciał pozbawionych głowy. Tak więc, zabawna sprawa. Tak, i to kończy wątek ludzi z pogranicza. W kolejnym odcinku ruszamy sobie do Nowego Jorku. I może zajmiemy się tam DLC generalnie, bo czemu by nie? I tak pewnie, czy później będziemy musieli to zrobić, tak więc czemu by nie wcześniej? Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Assassin's Creed 3 u mnie na kanale. See ya!